Witam serdecznie. Nazywam się Przelaskowski Łukasz i mam przyjemność witać Państwa w moim cyklicznym programie, jaki ma miejsce w prezentacji co każda niedziela, a więc 4 razy w tygodniu o godzinie 19 na żywo, online. I w tym programie Świat Twoimi oczami mamy przyjemność poznać wyjątkowe osoby. Wyjątkowe, ponieważ są to artyści, czy to muzycy, czy twórcy, jak rękodzielnicy ludowi, jak w pierwszym odcinku był mój tata, Edward Przelaskowski, czy aktorzy, jak to było w przypadku drugiego odcinka, reprezentujący serial polonijny z holantisamen.pl oraz koproducer, czy chociażby muzycy, jak Jakub reprezentujący w trzecim odcinku zespół Jerna. Dzisiaj będzie osoba wyjątkowa, reprezentująca Polonię w Holandii, ponieważ jest to dusza reprezentująca nas w świecie liter. Liter, które składają się w myśli wyrażone słowami serca i obserwacji, a więc poezji. Witam serdecznie artystkę, malarkę i prezes Stowarzyszenia Klub Literacki Wiatrak w Heerlen, panią Aleksandrę Baltisen. Witam ciebie serdecznie, Aleksandro. Dobry wieczór, Łukaszu. Dobry wieczór państwu. Kłaniam się i cieszę się, że możemy spotkać się i porozmawiać lub odpowiedzieć na pytania, na które chcieliby usłyszeć odpowiedzi czytelnicy czy nasi odbiorcy. Miło mi. Bardzo również mi miło. Cieszę się, że znalazłeś dzisiaj czas na to spotkanie, ponieważ te weekendy ostatnio każdy stara się wykorzystać na odpoczynek, relaks od tego, powiedzmy, życia, jakie przeplata się nam od poniedziałku do piątku, w bieganiu, za pracą, za tym pędem. Ale ty jesteś poetką. Poetką pochodzącą ze Stargardu szczecińskiego. I to jest takie moje pierwsze pytanie, ponieważ cofniemy się troszkę w przeszłość, tą twoją przeszłość młodzieńczą. Jest to ważne dla nas wszystkich, ponieważ w ten sposób jakiś też motywujemy się, szukamy inspiracji. W tej przeszłości, z dzieciństwa, jak wspominasz z młodości to miasto, co urokliwego posiadało wtedy, a co dostrzegasz w nim dzisiaj? Łukaszu, tak. Jeżeli dobrze usłyszałam pytanie. Tak. Pochodzisz ze Stargardu Szczecińskiego. Jestem ciekaw, jak wspominasz z młodości to miasto, co urokliwego posiadało wtedy, a co dzisiaj. Mam na myśli o takie walory, które w jakiś sposób ciebie inspirowały za młodości, tworząc twoją osobowość dzisiejszą, prawda, tą malarkę, poetkę, prezes stowarzyszenia. A jak patrzysz się na to miasto dzisiaj? Jeżeli chodzi o miasto, to nie zmieniło się nic. Nie zmienili się w dalszym ciągu ludzie, co sprawia, że to miasto można tylko kochać i cieszyć się, że tam właśnie są moje korzenie, z których jestem dumna. Nie zmieniło się nic. Tak samo ciepli, mili, wartościowi ludzie jak byli, tak są, tylko tyle, jeżeli czegoś mogę żałować, to, że czas pozabierał za szybko zbyt wielu z tych, których znam. To tylko tego mogę żałować, niczego więcej. Piękne miasto, piękni ludzie, zapraszam podróżników do Stargardu Szczecińskiego, gościnne, ciepłe miasto, ze wspaniałym zarządem, gospodarzami, także sercem jestem wdzięczna swojemu miastu, że właśnie tam się urodziła. Wspaniale. Będziemy teraz pochodzić takim powolnym krokiem tego czasu, o którym wspomniałaś, jak dojrzewałaś, kształtowała się ta twoja osobowość, twoja wena,
I teraz może etap. Ukończyłaś studium oświaty kultury w Warszawie i jaką właściwie specjalizację, tytuł tam w dalszym etapie rozwoju zdobyłaś? Jak to wyglądało i czemu akurat ten kierunek? Inaczej powiem. Zawsze kochałam być między ludźmi. Pochodzę z rodziny wielodzietnej i kontakt z ludźmi jest mi po prostu potrzebny. I nigdy nie byłabym dobrą księgową, ponieważ księgowa wymaga skupienia, uwagi, ciszy, a najlepiej własnego pokoju do robienia rachunkowości. Ja potrzebowałam ludzi. I taką szansę dawało mi Stargardzkie Centrum Kultury, w którym pracowałam przez 5 lat. Tu pokażę zdjęcie. Zawsze byłam chętnie dni Stargardu. Wśród ludzi. A ponieważ dzieci są wyjątkowym odbiorcą, bardzo uczciwym, szczerym, tak jak starsi ludzie, pociągała mnie praca z dziećmi, ponieważ ich otwarte, czyste serca dawały mi możliwość uplastyczniania poprzez swój własny pryzmat i pryzmat sztuki, która inspirowała mnie, jak i dzieci. To jest jeszcze bardzo stare zdjęcie. To było przedstawienie Żabka Mała. Ja mam tytuł instruktora teatru. Tytuł, jaki zdobyłam, to jest instruktor kulturalno-oświatowy ze specjalnością teatr. Tak bym to określiła. Jak znalazłaś się w tym momencie, że odkryłaś w sobie pasję do takiego tworzenia artystycznego? Kiedy pierwszy raz zetknęłaś się z formą taką twórczą, która zainspirowała ciebie, żeby właśnie w tą stronę się rozwijać? Tutaj od strony plastycznej, a później może też właściwie połączony z teatrem. Każdy człowiek jest na stanie czegoś nauczyć. Jako dziecko moje horyzonty niestety nie były szerokie, nie miały szans się poszerzyć, ponieważ kolebka decyduje o naszej przyszłości w bardzo dużym stopniu. Czy rodzimy się na wyżynach, czy rodzimy się gdzieś w kanałach, decyduje o tym, czy wygrzebiemy się z tych kanałów i to kosztuje nas masę energii, czy jeżeli rodzimy się na samym topie, to mamy wszędzie wysoko i na wyciągnięcie ręki sięgamy po to. Dodałabym to, że to mamy w sobie, tylko jest kwestia tego, czy mamy możliwość pokazania tego bogactwa, które może być oszlifowane lub nie. Może być srebrem, złotem i diamentem. Może być srebrem, którego jeżeli nie wyczyścimy, zaśniedzienie, będzie brzydkie. Nie będzie niczym się różniło od stali. Także porównań można wyszukiwać tysiące. To było zawsze we mnie. Jako dziecko zakopywałam w ziemi kwiatki i na to było szkiełko kładzione i to były największe skarby, które z koleżankami żeśmy odkopywały. To była zabawa mojego dzieciństwa. No wspaniale. No, to można zobaczyć, jakie dzieciństwo miało odmiany, formy zabaw w dalszej przeszłości, jeszcze właściwie nie tak dalekiej. A jak dzisiaj popatrzymy się na młodych, jak oni próbują się bawić, to się dziwimy, że czemu nie tak jak my, prawda? No i to jest taka jakaś mała odmienność, ale to jest też zbieg tych nowych pokoleń z tymi starszymi, nas z tymi nowszymi pokoleniami, które wchodzą i szukają nowych form, rozwiązań, zabawy, ale zawsze gdzieś one są bliskie sobie, pochodne, zbliżone, jakby nie było. Bo dziecko ma tą wyobraźnię, jakiej no my starsi czasami to się mówi, że zapominamy, nie widzimy gdzieś te właśnie gonitwie za pracą, czy nie dostrzegamy, albo za. No, jest jakaś taka mgła, która nam w pewnym momencie zaczyna przysłaniać. No i to jest. I tu jest pozdrowienie przy okazji, bo widzę, że też pozdrawia koleżankę. Urodziłem się niedaleko i pochodząc z Stargardu Szczecińskiego, teraz zostało zamienione na Statargard. Stargard. No. To jest od 12 lat tylko Stargard, ale we wszystkich moich aktach jest jeszcze wpisany Stargard Szczeciński i jestem zobowiązana używać tego nazewnictwa. No i tutaj mamy wyjaśnioną sytuację.
Także dzieciństwo, dorastanie jest obserwacją, obserwacją tego, co się dzieje dookoła nas i potem to na pewno wynosimy i przekładamy gdzieś dalej, rozwijamy się w jakiś sposób, coś nas ewoluuje, tylko musimy to pilnować sami, żeby tak jak zauważyłaś, to nie zaśniedziało, bo jeśli ja zauważę, urodzimy się w jakiejś wyższej pozycji, no to też trzeba umieć udźwignąć ten ciężar, jeśli natomiast zrozumieć, doświadczyć pewnych chyba w życiu przygód czy chwil, żeby zrozumieć ten ciężar, jaki mamy do udźwignięcia, bądź jeżeli jesteśmy niżej, zrozumieć, jaki możemy pozyskać ten pozytywny ciężar, do który nam przyniesie też dobre wartości, nie traktując go jako złego. Ja bym tego nie określała, Łukaszu, jako ciężar, bo to nie jest ciężar. To nie jest absolutnie ciężar, to jest kwestia tego, jak patrzymy na własne szanse i na swój własny los. Jeżeli chcemy coś zrobić, to zrobimy. Jeżeli będziemy patrzyli na to jako ciężar, to całe życie nam w tym plecaku doświadczeń będzie to ciążyło. Jeżeli będziemy patrzyli na to jako błogosławieństwo, to pójdziemy nawet z najcięższym krzyżem, który nam życie dało, pójdziemy w życie i będzie nam dobrze. Widzisz, to jest z kolei przyjęcie takiej formy już też jakiejś, jak to powiedziałaś, z krzyżem, prawda? Tak. Dobrze zrozumiałem? Z krzyżem. Tak, tak. Więc ja jestem osobą wierzącą, jestem katolikiem, ale szanuję wszystkie religie, każdy punkt widzenia, jeżeli odnosi się tylko wierze w dobrego człowieka. Jeżeli ta wiara zamyka się w tym pojęciu, kłaniam się z szacunkiem. Jestem osobą, która stara się uszanować każdą kulturę i każdą wiarę. Ja tak powiem prywatnie z kolei. Jeżeli oczywiście jesteśmy na stopie porozumienia i potrafimy zawsze uzgodnić, ustalić jakąś obopólną formę wartości, wobec których można wspólnie rozwijać się i żyć, no, dla kolejnych właśnie pokoleń, bo jesteśmy też dzisiaj między innymi po to, tutaj w tym programie Świat Twoimi Oczami, aby pokazywać te pozytywne wartości, te inspirujące formy i motywujące, jakie tworzą, jakie pojawiają się w takich osobach, chociażby jak ty, przez twoje dzieła jako między innymi poetki. I tutaj mam takie pytanie, troszkę takie związane z mężem. Gdzie i jak poznałaś swojego męża? Bo to jest ten moment, który powoli przygotowuje nas do wyruszenia z Polski z tobą do Holandii, aby zrozumieć ten etap, prawda, tej całej twojej powolnej, no, troszkę szybszej już z obserwacji czasu pewnej ewolucji. Nie było internetu. Internet to jest okno na świat, które daje wszystkim równe szanse. Nie było portali randkowych, tego nie było. Mojego męża poznałam poprzez znajomym i tak dalej. To było spotkanie zaplanowane. A jak zobaczyłam już swojego męża, to było ten albo żaden inny. Już nie było ucieczki, nie było wyjścia. Moje serce w 100% tylko i wyłącznie mężowi oddałam w ciągu sekundy, nie wiedząc, kim jest. To była miłość od pierwszego wejrzenia, tak jakby uderzył we mnie piorun. Ale ja muszę to zrozumieć, tak? Takie ślady we mnie, w sercu i dalej ten prąd płynie, tak to określę. Coś pięknego, to jest wspaniały przykład, wzorzec dla wielu innych, że te czasami historie, które gdzieś czytamy, nie wiem, nazwijmy to bajki, filmy oglądamy, książki o prawdziwej miłości, zakochaniu się w pierwszy raz, one wydarzają się naprawdę i ty jesteś tego wzorcem, przykładem, każdy potwierdzeniem. W tym roku będziemy obchodzili 30. rocznicę ślubu. Coś wspaniałego, to od razu z mojej gratulacje, takie przedwczesne, ale też... Poczekam. Tak, jeszcze raz będą. A dokładnie kiedy to będzie? 7 listopada. 7 listopada. Jeszcze troszkę. No to będzie również 30 lat mojego pobytu w Holandii. A czy mąż? Ślub odbył się w Polsce i zaraz po ślubie przyjechałam do Holandii. Jestem przykładem tego, nie wiem jak to nazwać, głupoty, miłości, zakochania, noszenia różowych okularów. Ja swojego męża zobaczyłam, byliśmy ze sobą jeszcze 2 tygodnie, a później był ślub, nie było potrzeby, nie było konieczności.
dzieci przyszły, ciąże przyszły później, 5 lat po zawarciu związku małżeńskiego, ale to było ten mężczyzna i nikt inny. To jest mój świat, to jest mój mąż, to jest mój ryt i nikt więcej. A czy możesz troszkę tak wypowiedzieć jakby w jego imieniu, jak on zareagował na to, że ty nagle się tak w nim zakochałaś, no bo ja rozumiem, że on też się w tobie zakochał, no bo nie może być inaczej, tylko no musiało być jeszcze te porozumienie się, bo przecież Łukaszu, on mówi, zdaje się, w języku niderlandzkim, prawda? Łukaszu, ludzie potrafią się porozumieć, jeżeli się kochają, nawet w języku migowym. Mhm. Uwierz mi, jeżeli coś takiego się komukolwiek przytrafi, proszę zaufać sercu, nikomu niczemu więcej. Słowa mają tyle pojemności, tyle różnych znaczeń, a język serca tylko jedno. I nas nigdy nie oszuka. A rozumiem, przynajmniej do chwili, tak? dopóki działa. Jeszcze żadne szufladki czy jakieś koła w tym mechanizmie się nie zepsują. A z punktu widzenia męża to było, myślę, obustronne, bo żaden dojrzały mężczyzna w wieku 32 lat nie bierze ślubu bez potrzeby dziewczyny, która nie ma nic, tylko fantazję, uśmiech i wielką miłość. My żeśmy obydwoje zaczynali od zera, nam nikt nie pomagał. Mm-hmm. Nie było to ani koniecznością z jego strony, ani z mojej strony. To było coś takiego, że my chcemy być ze sobą razem i każdy dzień bez siebie jest dniem straconym. Także w ciągu 3 miesięcy od chwili poznania my byliśmy już małżeństwem. To jest nieprawdopodobne, jeżeli ktoś słyszy, że poznali się i w przeciągu 3 miesięcy się pobrali. Ale tak było. No, ja cały czas mogę tylko mówić, że gratuluję, winszuję i naprawdę cieszę się, że jesteś takim chodzącym przykładem, wzorcem na takie możliwe zakochanie się po prostu. Piękną miłość, wspaniałą, cudowną. Dobrze, to przejdźmy teraz w ten etap, że już jesteś w Holandii. Już dotarłaś do Holandii, jesteś szczęśliwa. No dobrze, ale czy ta droga już po przeprowadzce, już w Holandii, już jak byłaś na miejscu, stwierdziłaś, że... Co stwierdziłaś już będąc w Holandii właściwie? Jakie widziałaś w pewnym etapie te plusy i minusy, kiedy przyjechałaś do Holandii w porównaniu do Polski? Czego ci brakowało, a co z kolei innego wynagradzało ten brak? No, poza miłością oczywiście. Rozumiem. Plusy i minusy, czy różnice? To jest bardzo trudne pytanie. Ja to inaczej sformułuję. Nie ma znaczenia miejsce, w którym jesteśmy. I odpowiadam na to pytanie również rodowitym Holendrom, że jestem w dalszym ciągu pytana, nawet mieszkając, gdy mieszkam już tu 30 lat, jestem pytana, gdzie jest mi lepiej? Proszę Państwa, tam jest nam dobrze, gdzie są ludzie, którzy nas kochają. Proszę mi uwierzyć. Chleb, jeżeli jesteśmy głodni, nasyci nas tu i tam, na miarę potrzeb. Ale jeżeli brakuje nam miłości, otoczenia, to nigdzie nam nie będzie dobrze. A ponieważ mój duch i moje serce było nasycone miłością, przyjmowałam te trudności, kiedy zaczyna się drugie życie od zera, kiedy rodzimy się na nowo, kiedy tak. Przyjechałam do Holandii 30 lat temu i pieniążki, że tak powiem, mąż mi pokazywał, jak się wybiera z aparatu, gdzie to dla mnie było nie do pomyślenia, kiedy wypłaty były podawane do ręki, kiedy gotówka była jeszcze, jak pracowałam w Hufciu, w Stargardzie i w Stargardzkim Centrum Kultury, to wszystko jeszcze nie było na konto bankowe, tylko do ręki, cała wypłata szła do ręki. Mhm. Tak, taki po prostu szok kulturowy chyba, szok taki pierwszy, taki styczność ze sposobem zarządzania chyba, prawda? Nie, szoku kulturowego nie było. Ludzie nie są wszystkimi ludźmi, częstują tym, co mają, czym chcą poczęstować. Absolutnie nie szok kulturowy, tylko jeżeli chodzi o technikę, to jest kwestia tylko dobrego wyjaśnienia. Każdy jest w stanie wiele rzeczy opanować błyskawicznie i polecam
ludzi, którzy chcą nam pomóc. I jeżeli pojawiają się w naszym życiu szanse, to proszę niczego nie odrzucać i nie myśleć, ja jestem stworzony do lepszych rzeczy. Nie, 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 nie. Życie nam daje szanse, które być może się nigdy więcej nie powtórzą. Uczyłam się wszystkiego od początku. Na przykład, kiedy moi synowie byli mali, kiedy zaproponowano mi, bym została wolontariuszką i uczyła dzieci pływania, z chęcią podjęłam się kursu dla nauczycieli nauki pływania. Ten dokument zdobyłam i przez 15 lat uczyłam dzieci dwa razy w tygodniu, w środę i w sobotę dawałam lekcje pływania, tylko za dziękuję. Ale to była szansa, to były kontakty między ludźmi. To jest tylko kwestia, czego pragniemy. A przy tym, żeby zapewnić najlepsze dzieciom, o czym pragniemy, to oczywiście doświadczyłam też sprzątania i pracy w fabryce. Ale nawet ludzie w fabryce, czy panie, które sprzątają, mają coś ciekawego do powiedzenia. Każdy człowiek jest wartościowy i ma coś wartościowego do powiedzenia, może nas czegoś nauczyć. Nawet głupiec ma swoją mądrość. Tylko to jest tego kwestia, czy chcemy tą mądrość zobaczyć, docenić, czy uważamy siebie za wszystko wiedzących i tylko nasza racja jest najlepsza, najważniejsza i nasz punkt widzenia jest no, fantastyczny. Fantastyczny. Tutaj pojawia się jeszcze. Tutaj jest pytanie ze strony jednej osoby, która pozdrawia nas z Niemiec, Sonneshain. Mam pytanie do pani Oli. Czy nie tęskni pani za Polską i czy pani wróci do Polski na stałe? Jeśli tak, to kiedy? Myślę, że na pewno wrócę na stałe, bo powiedziałam swojemu mężowi, że gdyby mi się coś stało, to chciałabym być pochowana w Polsce. Więc na pewno wrócę. Tęsknię cały czas, bo natura jest tak samo piękna, ale kasztany, gdy kwitną w Polsce, wydają mi się 1000 razy piękniejsze niż te, które kwitną w Holandii. A to są takie same drzewa, równie piękne, równie cudowne. Ale w Polsce mam inne skojarzenia, bo jak widzę kwitnące kasztany, to mam w oczach początek maja, młodzież pięknie ubraną, która pisze matury, gdzie wszystko staje się podnoślejsze, wartościowsze, piękniejsze. Świat pięknieje wtedy w oczach. Staje się pełen nadziei i tęsknię. Tego się nie da wyrwać z serca. Gdy została zaszczepiona miłość do ojczyzny, bo to pozostanie do końca. To nie ginie u nikogo. Proszę mi uwierzyć, u nikogo, tylko czasami inni potrafią to lepiej ukryć, schować, zaszufladkować, ale to nie ginie, to pozostaje w nas. Mm-hmm. A powiedz mi, co było pierwsze, malarstwo czy poezja? Pierwsza była poezja. Pierwsza była poezja, kiedy pisałam wiersze, jak zakochałam się jeszcze jako nastolatka bez wzajemności, więc znam ten ból. Znam ten ból i przez długich parę lat nie mogłam się otrząsnąć i nikt mnie nie interesował, interesowało mnie wszystko inne, tylko nie to uczucie. Nie szukałam miłości, nie szukałam uczucia, odsuwałam je na bok, bo się bałam, bo to strasznie boli. I dlatego cieszę się tym bardziej, że spotkała mnie nagroda, że jednak jest ktoś, kto z wzajemnością jest mi w stanie oddawać to, co ja czuję i to, co ja daję. No wspaniale. A powiedz, ja mam takie pytanie tutaj, jaką techniką lubisz malować i co jest twoim ulubionym tematem? Lubię malować aniołki. Lubię malować w sposób prymitywny. Nie mam szkoły plastycznej, nie uznaję się za artystkę, malarkę, ponieważ pamiętam słowa swojego dyrektora trzeciego liceum ogólnokształcącego w Szczecin-Dąbiu, pana Stanisława Suska, który był przez 31 lat dyrektorem i chyba w 92 roku, 92 rok to był ostatni rok jego posłannictwa. I on mówił, i ja to sobie bardzo zapamiętałam, jak nie potrafisz, to nie pchaj się na afisz,
A ponieważ wokół mnie mam tylu cudownych, genialnych artystów i w takiej obfitości, że uważam, że ja jestem kruszynką w porównaniu do innych i mogę innym całować stopy, w związku z tym robię to tylko dla własnej przyjemności. Mm-hmm. I czasami, kiedy taka potrzeba się pojawia, ale słowo jest łatwiejsze, przystępniejsze, bo wystarczy maleńka kartka papieru, ołóweczek czy długopis. Noszę zawsze w torebce parę i ołówków, i długopisów, i zawsze jakiś papierek. Jest przystępniejsza, pisanie jest przystępniejsze. Malarstwo już wymaga, że tak powiem, zabezpieczenia i finansowego, i miejsca przede wszystkim. Potrzebujemy jakiegoś miejsca, ułożenia farb. To były akwarele. Akwarele. Mhm. Farby olejne były. Pierwszy swój obraz olejny sprzedałam bodajże w 93 roku, kiedy pracowałam w Stargardzkim Centrum Kultury, ale to było moje pierwsze dziecko i gdzieś jakoś od tamtej pory farby olejne więcej mi nie leżą. Mhm. Czujesz się lepiej przy akwarelach? To zależy od naszych potrzeb i od możliwości technicznych, na ile jesteśmy dobrzy technicznie, bo czynności, które powtarzamy, udoskonalają się we wszystkich dziedzinach, czy sporcie, czy malarstwie. Im częściej coś robimy, jesteśmy w tym lepsi. Ale tak, nie ma potrzeby, rozwój, samorozwój. Podziwiać innych. Zgadzam się, na pewno samorozwój i docenienie też innych, którzy są lepsi, czyli nie próbować się wyolbrzymiać ponad kogoś, bo po prostu można się sparzyć i tego raczej chyba nikt nie chciałby odczuć na samym sobie, więc odnaleźć w sobie tą cząstkę, w której się czujemy dobrze i tą cząstkę rozwijać stopniowo. Kolejnym moim pytaniem jest, no tak, jeszcze mam takie pytanie co do malarstwa. Jaka epoka, która epoka i malarze inspirują ciebie do malowania? A osobno temat co do pisania, czyli tak samo, jaka epoka i poeci inspirują ciebie do tworzenia poezji? Czyli takie dwa w jednym pytania. Wielcy artyści czy artyści? Mhm. Nie ma znaczenia, jakie epoki. Można inspirować się wszystkim i można działać na wielu płaszczyznach. Pokażę coś, co przygotowałam. Proszę spojrzeć. Nie wiem, czy Państwo widzicie dobrze. Łukaszu, widzisz dobrze? Dobrze pokazuję? Mamy tutaj Van Gogha. Tak. O, proszę spojrzeć. To jest malowane filcem. To jest piękny portret Van Gogha, który wykonała moja znajoma, pani Galina Błażejewska. Pięknie. I uważam, że to też jest niesamowita sztuka. Niekoniecznie musi być to sztuka użytkowa, ponieważ pani Galina specjalizuje się w sztuce użytkowej, ale robi też takie genialne rzeczy. To są genialne sprawy dla mnie, dlatego o tym mówię. Samym największą inspiracją w życiu jest samo życie i matka natura, przede wszystkim rośliny, świat roślin. To jest dla mnie bajka, w którą chętnie się zagłębiam i zaczytuję. Mm-hmm. A jeżeli chodzi o malarstwo, to nie mam ulubionych epok, nie mam ulubionych artystów. Polecam tym, którzy jeszcze nie obejrzeli serię o Leonardo da Vinci, gdzie treść jest wyszukana. Tak. Mądra, głęboka, także kto jeszcze nie obejrzał, polecam. Idealna sprawa dla wielu artystów i dla zwykłych zjadaczy chleba, ponieważ można się wiele nauczyć o samym życiu, bo życie jest największym mistrzem, które daje nam wskazówki, co dalej. No, to jest przykład prawdziwego, można powiedzieć, już geniusza, jeśli chodzi o Leonardo da Vinci, prawda, bo tutaj w dużej mierze jeszcze niedoścignionego w pewnych jego technikach, czy sposobie, w jakim czasie też tworzył, wykonywał. Tak. I teraz, i tutaj, bo
nie możemy się też rozbijać czasowo na szersze jakby tematy, prawda, nawet na pewno byłoby to miłe i bardzo inspirujące i wartościowe, jeśli chodzi o chociażby malarstwo, no ale muszę przecież postawić pytanie o twórczość twoją literacką, artystyczną, czyli wiesz, zapytałem się o to, czy jest ktoś, kto ciebie inspiruje, motywuje do takiej formy tej twórczości literackiej. Odpowiedziałaś, że to natura, te rośliny, przebywanie wobec tego, wokół tego i przy tym. Już sama forma przypomnienia z dzieciństwa tego, że te kwiatki sadziłaś, czyli gdzieś cały czas kontakt z tą naturą. No więc pytanie, czy to są jakieś konkretne książki, które na przykład ty czytujesz poza kontaktem bezpośrednim z naturą, czy może jeszcze są jacyś, nie wiem, uczeni, artyści, którzy też mają jakieś powiązania takie z tematyką roślin. Głód liter i głód słowa sprawiał u mnie, że czytałam wszystko, co mi wpadało w moje ręce. Począwszy od harlekinów, po książki medyczne, techniczne, jeżeli byłam w stanie treść zrozumieć. Wiele się z nich również nauczyłam. Słowo napisane, podane we właściwy sposób, tak jak danie, jeżeli jest pięknie podane, pięknie przyszykowane na talerzu, strawimy. Jesteśmy w stanie to strawić. Dlaczego książki, dlaczego mówię wszystkie książki, żeby się nie ograniczać, patrzeć tylko i wyłącznie na swoją pasję, ponieważ wtedy wejdziemy w tunel i nasze horyzonty nie będą poszerzane. W domu prowadzę dla czytelników, którzy mają życzenie, tylko zadziękuję, dzięki uprzejmości innych czytelników, którzy podarowali w tej chwili biblioteczka klubu liczy, jeżeli się nie mylę, 702 egzemplarze, czyli jest z czego wybierać, gdzie można wypożyczać książki i czytać to, co lubimy, tylko zadziękuję, bez opłatek członkowskich, bez jakichś specjalnych zobowiązań czy terminów. Trzeba tylko książkę przyjść, wypożyczyć i zwrócić. Jeżeli ktoś tej książki nie zwróci, już nie ma możliwości wypożyczenia ponownie. Jeżeli zgubi, może przynieść inną w zamian książkę. Chodzi o to, żeby czytać. Ponieważ w naszych domach pojawiają się przepiękne kolekcje książek, wręcz biblioteki u koneserów, ale to są cmentarze, gdzie one leżą, gdzie ich nikt nie dotyka. Książki lubią być dotykane. Lubią od czasu do czasu, jak spadnie na nie plamka, na przykład kropla herbaty. Książki to uwielbiają, bo one wtedy żyją. W związku z tym polecam wszystkim, żeby czytać, przede wszystkim czytać, bo książki dają nam drugie życie. Każda książka ma swoje własne życie, swoją własną historię, tak jak każdy człowiek jest, każdy z nas jest w stanie napisać książkę o własnym życiu. I życie wszystkich ludzi będzie równie interesujące, czy człowieka bezdomnego, czy człowieka, który pełni funkcję ministra. Tylko różnica polega na tym, jak nasza agenda jest w nim wypełniona. Pan minister nie będzie miał chwili wytchnienia, bo każda godzina będzie i minuta zajęta maksymalnie. I cały sztab dba o to, żeby pan minister zmieścił się w tym czasie. A człowiek, który jest bezdomny, on ma też swoje wizje, spostrzeżenia i mądrości. Możemy się uczyć od siebie wzajemnie. Urodziliśmy się jako popiół, będziemy popiołem. To jest tylko kwestia naszego czasu, jak my to wykorzystamy. Ja dlatego, Łukaszu, działam tak jak ty, ale ja tobie się nie umywam do pięt, ponieważ ty przeskoczyłeś nas tu wszystkich o kwadrat do potęgi, do enty, które chcesz. Jeżeli chodzi o sprawy medialne, podziwiam cię za to, bo tak samo ciężko pracujesz jak i wielu z nas i tak samo jak i ja, a jednak działasz i nie mówisz, że jestem zmęczony czy nie dam rady. Dajesz rady, działasz i dodajesz inne skrzydła, tak jak dodajesz w tej chwili mi, że poświęcasz mi swój czas i dajesz mi możliwość, żebym spotkała się z innymi. Za to ci jestem wdzięczna i słuchaczom, że chcą ze mną być. Piękne przemówienie. Dziękuję też za takie wartościowe podkreślenie tutaj tej mojej angażacji. Doceniam to wielce, też moje ukłony serdeczne za to. No, oczywiście, ale te dorastanie do pięt, to myślę, że każdy ma czas na możliwość poświęcenia w pewnym momencie na samorozwój, więc zawsze można
w pewnych etapach doścignąć, kogoś nawet prześcignąć, ale to jest, pozostaje wyborem już każdej indywidualnie osoby. Ale jak sama zauważyłaś, czas jest jeden i tak jak go wykorzystamy, ta chwila, no, musi być świadomość, że ta chwila jest ulotna, nie jest stała, nie jest jedyna. Więc no, my tej chwili się oddaliśmy wspólnie przy wydaniu, przy twojej propozycji, jednej z pozycji literackich, jaką była antologia nieoczywista Klubu Literackiego Wiatrak, ale jeszcze do niej dojdziemy, bo teraz też już weszliśmy na ten temat, jak pewnie nasi słuchacze obserwujący zauważyli, literacki, czyli przeszliśmy przez etap twojego rozwoju, dojrzewania, wielkiej miłości, która cały czas trwa i kwitnie i rozwija się, i to jest piękne. Ktoś by powiedział nawet chyba do pozazdroszczenia w jakiejś formie, bo też pewnie chciałby tak zaznać takiej miłości, ale wszystko jest w naszych rękach, jak sama zauważyłaś. I rozwijanie się, samorozwój, po prostu samodyscyplina, pilnowanie tego wszystkiego, to jest tak dodanie z mojej strony. No i pytania są bardzo ważne, bo tutaj mamy też pozdrowienia od pani na przykład Jankowskiej. Trzeba zwrócić uwagę na to, że są nasi odbiorcy. Pani jest z Polski, pisze, że Ola pobudziła we mnie miłość do poezji, która daje mi skrzydeł do życia, pełna optymizmu. Dziękuję, pozdrawiam was serdecznie. Pozdrawiamy pani Ewo. Pani Ewa śledzi mnie na Instagramie, na innych profilach już kupiła książki, pewnie jakby mogła, też by kupiła jeszcze tomik poezji, ale to już zapraszamy chociażby do lokalnych księgarni narodowych, których można wypożyczyć, bibliotek tam są. Tu pisze pan z profilu Sonnenschein, że chcę pozdrowić Ewę Jankowską, moją przyjaciółkę, która powiadomiła mnie o waszym live'ie i jestem i mam tą możliwość was poznać. Dziękuję, tutaj serce, a na koniec dodaję, panie Łukaszu, daję suba. No, serdecznie dziękuję za tą możliwość, za to, że jesteście, że słuchacie, że wspieracie i dajecie dowód, że nasze słowa, nasza ta cząstka tej dobroci jest przekazywana dalej i możecie ją w jakiś sposób przerodzić w dalsze wasze życie, tą chwilę działania, no bo przecież po to też jesteśmy w jakiś sposób tutaj dla was, co nie robimy tylko dla siebie. No myślę, że takie tematy to pozostawmy celebrytom, my się w nich nie będziemy, jak to powiedzieć, z dzieciństwa chyba bawić, bo to jest takie słowo zabawa jeszcze z pierwszej etapu rozmowy naszej. No i tak, temat pisarski. I teraz tak troszkę powiem, jak zadam pytanie takie, które było troszkę uciążliwe dla mojego księcia, bo on zauważył, że dorośli to się pytają tylko ile, jak, ale nie spytają się, czy na przykład dobrze czujesz się w tym domu, tylko pytasz się, ile kosztuje ten dom, czy on jest, ile ma pokoi, jak jest wielki, ale nie powiesz, czy on jest na przykład ciepły, miły, sympatyczny, serdeczny, czyli takie bardziej przymiotniki, czyli takie też używanie kolorów, barw kolorów, które są bardziej pozytywne, bardziej wartościowe. No, ale muszę zadać to pytanie jednak w takiej formie dziennikarskiej, bo na chwilę obecną jeszcze przynajmniej nie wymyśliłem, może wymyślę innego sposobu. Ile wydałaś dotąd własnych tomików wierszy, a ile antologii czy almanachów z innymi autorami? Gdybyś mogła przytoczyć tą liczbę, cyfrę, a ja za chwilkę dodam jeszcze zrzut ekranu, żeby państwo też mogli zobaczyć, jak to wyglądało, jak to wygląda w przypadku no, strony literackiej tutaj pani Aleksandry, bo to przecież pani Aleksandra jest naszym gościem i to trzeba zaprezentować. To trzeba zaprezentować. Tak, więc mamy tutaj przykład, zanim jeszcze odpowiesz, tutaj twojej strony, więc możesz pokrótce już zacząć opowiadać, a ja będę prezentował naszym gościom, słuchaczom twoją stronę, żeby mieli też jednocześnie taki wizualny kontakt z po prostu prezencją, prawda, strony. Sprowokowałeś mnie wywiadem, Łukasz, do tego, żeby właśnie podsumować i ogarnąć swój temat pisania, ponieważ nie byłam świadoma, ile tego wszystkiego mam. I dzisiaj powyciągałam z półek, z szufladek, gdzie tylko mogłam, tam, gdzie znalazłam książki z moim nazwiskiem, czy indywidualne, czy prace zbiorowe. I tego wszystkiego okazało się bardzo dużo i byłam wręcz zaskoczona, że czas, który mi wydawało się, że mi przecieka przez ręce, wcale mi tak nie przeciekł, bo jednak dosyć sporo, że tak powiem, owoców tego wszystkiego zebrałam.
Jeżeli chodzi o antologie zbiorowe, jest tego w tej chwili bardzo dużo, jest bodajże 35 prac zbiorowych, to są antologie, almanachy czy prace zbiorowe, 35 książek. W związku z tym doszłam do wniosku, że teraz będą, jeżeli zauważę, tylko i wyłącznie antologie charytatywne. I już pokazuję Państwu. Tak, tu jest. Jest. Nic się nie stało. Ogrom. To są tych prac. Antologie charytatywne, to jest peron literacki dla Darii. Tak. Które szczerze polecam, bo wspieramy chore dzieci. Peron literacki dla Cynki. Są do nabycia, jeżeli się nie mylę, w wydawnictwie Krywaj, który prowadzi wspaniała pani Krystyna Wajda w Koszalinie, dla Kasi, dla Ewy, dla Tobiaszka i dla Joanny. Polecam wszystkim literatom tego typu przedsięwzięcia, bo wtedy pomagamy słowem, pomagamy czynem i wiemy, że nasz wkład przyda się na pewno komuś. To będzie pomoc, to będzie faktyczna pomoc, także serdecznie polecam, jeżeli Państwo piszecie i widzicie na portalach społecznościowych, że są zaproszenia do antologii charytatywnych, proszę Państwa, zgłaszajcie się. Wtedy pomagamy podwójnie, pomagamy sobie, pomagamy tym, którzy potrzebują tej pomocy i pomagamy sobie wzajemnie, ponieważ wzbogacamy się tym, i dajemy szansę dobroci, by ona płynęła dalej. A wiadomo, że to są, życie jest naczyniem połączonym i to płynie dalej, to się przelewa. Tak jak w naczyniu połączonym woda płynie z jednej strony w drugą i każdy z tego korzysta i wszyscy dostają po równo. Także proszę Państwa, polecam jeszcze raz i to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o prace indywidualne. To mam 7 indywidualnych tomików wydanych w języku polskim. Jeden indywidualny tomik wydany w języku niderlandzkim, który nie był jeszcze tłumaczony na język polski, ponieważ nie czuję się tutaj upoważniona do tego, ponieważ rola tłumacza nie może być przejmowana przez każdego, który uzna, że mój język jest na takim poziomie, że mogę to robić. Ja mówię władam językiem niderlandzkim bardzo dobrze, ale nie perfekcyjnie. W związku z tym nie chcę tego czynić. I jedna zbiorowa antologia, jeżeli chodzi o język niderlandzki, to jest antologia Main Tate, którą wydała Herland Schrijvers Café, którą wydali ludzie z otoczenia i którzy mieszkają w Limburgii i którzy tak jak ja kochają słowo, na całym świecie kochają ludzi i to nie ma znaczenia w jakim języku piszemy, ponieważ ludzie piszą emocjami. Mhm. Emocje piszą, czy nasze przeżycia dają nam głos i nas inspirują. Okej, okay. A czy możesz coś powiedzieć na temat tego, co teraz widzisz tutaj prezentuję u góry? Jest to bowiem wyjątkowa płyta z nagrania koncertu, jaki miał miejsce w 2016 roku podczas 16 Festiwalu Nauki w Krakowie. No i tam odbył się wyjątkowy koncert. Czy możesz powiedzieć coś więcej o tym koncercie, aby ubarwić i wzbogacić tą formę wizualną, jaką wszyscy teraz obserwujemy? Bo mamy tutaj do czynienia z postacią pana Józefa, tak, z Krzeka, który wykorzystał, oczywiście za twoją zgodą, oczywiście ze współpracą, jeden z twoich wierszy, jaki był odśpiewany przez chór występujący podczas tego Festiwalu Nauki w Krakowie i to było wydarzenie o nazwie Terra Nostra Desiderabilis, czyli Ziemia Nasza Wyśniona. I powiedz coś więcej o tym tutaj może nagraniu, utworze, gdzie miałaś przyjemność współtworzyć w jakiś sposób.
Jak do tego doszło? Czy dostałeś zaproszenie? Czy to Józef napisał do ciebie, pan Józef? Czy ktoś z Pan menadżerowania? Stawarz napisał do mnie list z prośbą, bym wyraziła zgodę udostępnienia wiersza Święta Rita, którą uzyskał, a ponieważ dosyć sporo wierszy, miałam taką fazę bardzo spirytualną, szukałam wzorców u świętych, patrzyłam na ich życie i najtrudniej znaleźć i najtrudniej się nauczyć pokory. A pokora jest jedną z największych cnót, którą posiadali wszyscy święci. I ten koncert jest w zasadzie jest taką odą do dobra, do miłości, odą dla Pana Boga, odą do dobra ogólnoludzkiego. Nasza ziemia jest pożądana, niech pożąda jej każdy, pragnie jej każdy. Dbajmy o nią, dbajmy o te wartości. I w ten sposób, jeżeli coś ma do kogoś trafić, trafi. Tu wierzę akurat, nie akurat tu, w ogóle wierzę w los, przeznaczenie i czekam cierpliwie na to, co mi los da albo nie da. Cieszę się również tym, co mi los ofiaruje. A jeżeli mi czegoś zaoszczędzi i mi nie da, to widocznie jest jakiś w tym cel, bym pozostała taka, jaka jestem, bym się nie zmieniała. Czasami proszę Pana Boga, żeby mi dał więcej rozumu, bo się czuję za głupia, gdyż nie znam odpowiedzi na jeszcze tak wiele pytań, które mnie nurtują, a jestem ciekawa i chciałabym wiedzieć, dlaczego jest tak, a nie inaczej. W związku z tym było to dla mnie szalenie miłym zaskoczeniem, że jeżeli nasze drogi mają się spotkać, to się spotkają. Tak jak kiedyś, nie kiedyś, nie tak dawno, dałam taki wpis na Facebooku, że uprawiajmy swój ogród, uprawiajmy swoje kwiaty, a jeżeli one wykiełkują, one same do nas przylecą. To nie jest moja myśl, nie pamiętam nazwiska pani, która to powiedziała, ale bardzo to tak do mnie przylgnęło i to jest prawda. Tak samo jak przy zakończeniu starego i nowego roku ludzie życzymy sobie tyle wspaniałych różnych rzeczy. I jeżeli na przykład posiejemy swoje ziarna i będziemy o nie dbali, to te ziarna wykiełkują, coś z nich wykiełkuje. To nie może być tak, że nic nie wyjdzie, chociaż jedno ziarko wykiełkuje. A jeżeli nic nie wykiełkuje, to już jest siła wyższa. To już są kataklizmy, to już nie zależy od nas. Jak dzisiaj, nie wiem, czy Państwo oglądali dziennik w Hamburgu, kolejne powodzie, czy sytuacje, które są niezależne od nas. Nie wszystko jest zależne od nas. Nie wszystko trzymamy we własnej wiedzy i głową muru nie przebijemy. To jest moje przeświadczenie i proszę nie przyjmować tego, że przyszła kobieta, pokazała się w necie i już jest najmądrzejsza. Nie, nie, to jest tylko i wyłącznie moja obserwacja i Państwo, jeżeli możecie ją uznać albo za stosowną, niestosowną, bo życie czasami jest znośne lub mniej znośne, lub szczęśliwe, to jest tylko kwestia, ile w nas jest siły i jak chcemy to życie spostrzegać. To jest, tak bym to określiła. No tak, ale ta forma, bo tutaj jeszcze szybko dodam, jeśli chodzi o ten materiał, czyli Józefa jeszcze z Krzeka, bo trzeba zwrócić uwagę jeszcze na Szym, szybko tylko dopowiem, widzą, słuchaczy, którzy nie wszyscy może teraz czy w przyszłości, którzy będą oglądać ten materiał, orientują się, Józef z Krzek to jest osoba, która współtworzyła takie zespoły jak chociażby SBB, prawda? Bardzo, 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 bardzo popularny, współpracował z Czesławem Niemenem także, no i tak. Oczywiście zespół Breakout, w którym w pewnym momencie podobno, tutaj nie chcę za bardzo poruszać tego tematu, ale podobno po kłótni z perkusistą odszedł. Jak to było, jak to wyglądało, nie wiem, ale stało ja się tak, że... Na tym koncercie nie byłam, mam płytę i polecam ją bardzo serdecznie.
No właśnie. Ponieważ chór wypełnił głosami nie tylko bazylikę ojców Augustynów, ale chór wypełnił jeszcze czymś więcej. Pokazał, że czas może być uniwersalny i ponadczasowy, z artystycznym jakimś wyrazem, którego my szukamy, może być inspiracją. To jest wyjątkowa taka perełka, kiedy na przykład ludzie denerwują się, że życie codzienne jest takie szare. A właśnie to jest największe wyzwanie w życiu, kiedy żeby udźwignąć tą codzienność, żeby dać jej radę i codziennie rano pójść do pracy z szacunkiem, wypełnić swoje obowiązki, wrócić i dźwigać dalej tą szarość. I kwestia, czy zobaczymy, że ta szarość łączy się cudnie z czerwonym, czy z innymi kolorami, czy daje nam wspaniałe kombinacje jeszcze z innymi barwami, to zależy od nas, to jest uniwersalne. Te wartości bez względu na to, jaka jest nasza wiara, czy jesteśmy świadkami Jehowych, czy jesteśmy katolikami, czy jeszcze mamy inne, jest, jeżeli wybrane. Dobrze pamiętam, jest 430, muszę zajrzeć do Wikipedii, na Google poszukać, ile na świecie jest wiar. Chyba 431, jeżeli dobrze pamiętam, ale proszę się na mnie nie gniewać, jeżeli złą cyfrę podam, bo w tej chwili, no niestety, to mi się zatarło. Nie jestem na bieżąco. No, jest to jakaś liczba informująca o tym, że gdzieś każdy z nas potrzebuje jakiegoś oparcia. Samo hasło wiara, czyli tak naprawdę człowiek, pomimo czasami swojego bogactwa, wielkości, jakim by nie był, może nagle w pewnym momencie poczuć się samotny. I ta samotność jest z jednej strony wypełniana miłością drugiej osoby, a z drugiej strony szuka tej miłości w postaci, no i tutaj chociażby taki przykład od strony wiary, tej, której my poruszamy teraz, bądź takiej wiary, o której rozmawiałem tutaj też z poprzednim gościem, jakim był Jakub z zespołu Jerna, i rozmawialiśmy na temat tak zwanych rodzimowierców, czyli powrotu do tej wiary słowiańskiej, przypomnienia zasad obrządkowości tych dziadów, tych obrządków w starszym zwyczaju, jeśli chodzi o, czy to jest równonoc, czy to jest noc kupały, bo też mi szybko zwrócił uwagę, że to jest jednak ta różnica. No i to jest ten wybór, ale jednak gdzieś szukamy jakiegoś oparcia, uduchowienia, bo jesteśmy tacy tak naprawdę mali, zdajemy sobie sytuację, pomimo czasami naszej wielkości, ogromu, już wspomniałem, bogactwa, czy to jakiś nawet talentów, ten czas jest unikatowy. I to pięknie tutaj podsumowujesz w takim formie tej twojej artystycznej duszy. I tu, jak widzimy, współpraca przełożyła się też na wysoki poziom ze specjalistami, no multiinstrumentalistą, przecież to jest pan Józef Skrzek, multiinstrumentalista. Tutaj pan, właściwie kolega, Jakub zadał takie pytanie, Pani Aleksandro, czy zapoznała się już Pani z wyjątkową przygodą Borwara? On miał takie pytanie chyba odnośnie mojej książki tutaj, czy po prostu była może już przeczytana? Na pewno przeczytam. I prośba do Łukaszu, do Ciebie. Jeżeli Klub Literacki Wiatrak otrzyma od Ciebie książeczkę, to nie tylko ja, ale jeszcze grono czytelników przeczyta Twoją książkę. No wspaniale, to już jesteśmy umówieni, bardzo że proszę, będzie proszę, dostarczona. Dlatego, to są dary, które, tak jak mówię, przetrwają. Jeżeli nie będzie istniał wiatrak, to te wszystkie dary trafią do kogoś, kto przygarnie i będzie traktował każdą książkę jak własne dziecko z czułością i z troską, żeby tak rozwijało się. Żeby mogło czerpać inspirację i w jakieś wartości z przesłanych tam informacji. Tylko fragmenty, przepraszam, nie powiem, że całą książkę, tylko fragmenty. Nic nie szkodzi, na wszystko przychodzi czas. To jest moment w tym właśnie życiu, o którym rozmawiałem o tej chwili, poprzez pryzmat takiej właśnie poezji, tego szkiełka, który ty mówisz, przysłaniałaś te roślinki, ale takie powiększone, czyli też dostrzeżenie tego, co jest unikatowe i
zabezpieczenie tego też, bo też ta szkiełko, ja rozumiem, było też w jakiejś formie zabezpieczenia dla tych roślinek przed powiedzmy wiatrem, deszczem czy jakimiś niepogodami. Przejdźmy do może takiego wspólnego wydania, które miałem przyjemność współtworzyć, a jest nim antologia no, nieoczywista. Antologia nieoczywista, wydanie, jakie miałem przyjemność współtworzyć z grupą innych osób, szanownych pisarzy, poetów z różnych też krajów, bo nie tylko z Holandii, to też osoby z Polski i innych, tak jak mówię, krajów. Powiedz, jaki był zamysł tej antologii nieoczywistej? Co można było się, co było jakby celem w jej wyrażeniu, w twoich oczach, oczekiwaniu i co możemy tam doszukać się, kiedy będziemy starali się ją wypożyczyć w lokalnych bibliotekach, bądź narodowych, bądź tych głównych w Polsce chociażby? Cel jest, te trzeba zawsze stawiać. Cel był taki, żeby pokazać, że miejsca jest dosyć dla każdego. Proszę mi uwierzyć, miejsca jest dosyć dla każdego. Tylko jeżeli ktoś pragnie być na samym szczycie, to proszę pamiętać, że szczyt to jest stożek i bardzo mało miejsca jest w punkcie końcowym. Tam są jednostki. Te jednostki są osamotnione. Gdy jesteśmy razem, jest, że tak powiem, zawsze milej, pewniej i możemy właśnie w takich sytuacjach dodawać przymiotniki. Przede wszystkim okazujemy sobie szacunek. Przede wszystkim wzbogacamy się w wyjątkowy sposób. Dodajemy sobie skrzydeł. Dodajemy skrzydeł innym. Kiedy sami jesteśmy szczęśliwi, to szczęście płynie, nic nie ginie, to jest energia. Szczęście jest energią, która płynie w świat, która się udziela innym. I łącząc te wszystkie elementy w paciorki, robiąc taki długi łańcuch, tworzymy coś niebywałego, tworzymy taki piękny puzzle, który jest w stanie ułożyć wiele osób i każda cząstka jest w stanie tak odbić się w życiu danego czytelnika, że jest w stanie przetrawić te treści czy te wartości, które na przykład w jednym opowiadaniu były za trudne, nie do przyjęcia czy obce, w innym opowiadaniu okażą się fantastyczne. Jest wtedy książka większą wartością. Prace zbiorowe, proszę, dla mnie prace zbiorowe, antologie, almanachy, jakbyśmy je nie nazwali, zawsze dla mnie, to jest mój indywidualny sposób patrzenia na ten świat, są wartościowsze niż tomiki indywidualne. Żeby coś zrobić wspólnie, wymaga od każdego uczestnika wiele zaangażowania, pracy, pokory, żeby pokazać, że jesteśmy w stanie grą zespołową osiągnąć najlepszy efekt. Nie sztuką być Zosią Samosią, która potrafi wszystko. Najtrudniej jest prosić, zgiąć kark, użyć kolan i powiedzieć proszę. Gdy robimy coś wzajemnie, to wtedy prosimy i dziękujemy. Jak robimy coś sami, nie mamy potrzeby dziękowania praktycznie nikomu. I wtedy stajemy na tym topie i możemy zostać sami. Kwestia, chcę być sama, tak czy nie? Chcę być na topie, chcę być medialna, chcę mieć skandale wokół siebie, czy kontrowersyjne określenia, czy w swoim słownictwie będę używała łaciny domowej, tak czy nie, czy pozwolę, żeby taki język zaistniał. Dlatego ta antologia jest dla mnie ogromnym sukcesem, by pokazać, że nie Polak Polakowi wilkiem. Polak Polakowi potrafi również być, Polak Polakowi także potrafi okazać się bratem i być kimś wyjątkowym, ciepłym i dobrym. Tylko czy chcemy tego? Tu są ludzie, którzy chcieli tego i dlatego ta książka jest przeznaczona nie do sprzedaży,
jest przeznaczona tylko i wyłącznie do bibliotek, by dotarła do jak największej liczby czytelników, którzy zechcą zapoznać się z treścią wymienionych autorów na okładce. Wspaniałych, piszących ludzi wiekowo, różnych od siebie pokoleniowo, różnych od siebie z doświadczeniami, ale każda jedna osoba wnosi coś wyjątkowego, godnego uwagi, godnego szacunku. Także serdecznie Państwu polecam tematy, które szalenie odbiegają od siebie, ale mają jedną nić wspólną, która nas łączy. Jesteśmy dla siebie ważni, chcemy być dla siebie ważni, podajemy sobie rękę, nie jesteśmy od siebie lepsi, nie musimy być dla siebie hasłami, które muszą pasować tak jak w krzyżówce, musimy się do siebie dopasowywać. Tu każdy ma prawo zaistnieć i pokazać swoje ja, swoje ego, ale w ludzki sposób. Ta książka potwierdza, że warto być człowiekiem. Proszę Państwa, zapraszam do czytania. Jeżeli macie jeszcze swoją ulubioną bibliotekę, to mam jeszcze egzemplarze, które mogę przesłać do wskazanych przez Państwa bibliotek. Biblioteki uprawnione otrzymały je wszystkie i tam, gdzie Państwo prosili, tam wysyłałam te książki, by trafiały do tych, którzy, jeżeli poczuli ciepło czy chęć poznania treści, to polecam gorąco, polecam sercem. Pokażę bliżej, o tak. Zresztą na mojej stronie www.aleksandra też jest pokazana, czy na stronie Klubu Literackiego Wiatrak jest więcej informacji na temat tej antologii, która zdecydowanie jest dla mnie jedną z piękniejszych antologii. Właśnie ze względu na różnice w tematach, różnice, jeżeli chodzi o potencjał emocjonalny, czy na to, jak postrzegamy świat, czy tak jak powiedział Mikołaj Kopernik, wstrzymał słońce, ruszył ziemię. To są ludzie, którzy po kolei, każda osoba, która, że tak powiem, wzięła udział w tym projekcie, ruszyła ziemią, poruszyła serca. I nie tylko moje, ale również wielu innych czytelników i zarządu Klubu Literackiego Wiatrak, w imieniu którego dziękuję jeszcze raz wszystkim autorom i współautorom, którzy wzięli udział i wymienię może ich nazwiska poza mną: Damian Bartyzel, Daniel Głowacki, Grażyna Lemenc-Wasilewska-Głaza, Teresa Mirańska, Henryk Owsianko, Łukaszu, ty również, Łukasz Przelaskowski, Agnieszka Sztyr, Marzena Szczurczyczko, Bolesław Zaja i Bożena Zyla. Drodzy Państwo, Wiatrak kłania się Wam bardzo nisko. Dziękujemy jeszcze raz i miejmy nadzieję do następnego projektu. Tak. I to jest Klub Literacki Wiatrak, który Państwo widzą. To jest strona internetowa, do której zapraszamy. W pasku na dole przewijają się dokładne podane strony internetowe, jakie znajdą Państwo, znajdziecie z możliwością wpisania i sprawdzenia, poczytania, dowiedzenia się więcej o działaniach, o pomysłach, o projektach, które no, jedne są rozwijane szybciej, drugie troszkę wolniej, bo wiadomo, że czas trzeba odpowiednio zaplanować, żeby to wszystko wykonać. No i tak na zakończenie, bo już jesteśmy troszkę po czasie, po godzinie, czyli tak 3 minuty troszkę po, ale nic nie szkodzi. Ja chciałbym po prostu zapytać się, co mogłabyś polecić tym młodszym i tym starszym w czasie no, tej pandemii? Jak szukać tej inspiracji, motywacji, tej dobrej energii? W jaki sposób ty możesz im to przekazać? Drodzy Państwo, proszę się nie zrażajcie trudnościami finansowymi, jeżeli budżet Wam na to nie pozwala. Proszę, piszcie. Można wydawać również w ten sposób. To jest wydanie cudownej poetki, cudownej pisarki Emilii Marii Malinowskiej, którą znajdziecie na Facebooku. Wysłała mi oprawioną samodzielnie swoją własną książkę. Tak też można wydawać. Proszę się nie zrażajcie, piszcie. Papier przyjmie wszystko, pozwala przetrwać, jest najlepszym przyjacielem z rzeczy dla człowieka.
Więc polecam, proszę, piszcie, nie rezygnujcie z waszych marzeń, nie patrzcie na nikogo, róbcie swoje. Pozwólcie, żeby wasze skrzydła, spójrzcie, jakie mam rękawy, celowo założyłam tą sukienkę, nie wiem, czy nie widać ich. Trzeba byłoby do ekranu na wprost. Spójrzcie, żeby wasze skrzydełka unosiły się. Nie pozwalajcie ich sobie im odcinać krytyką czy tak zwanym życzliwym. Realizujcie się i bądźcie szczęśliwi. Tu, teraz, na ziemi, bo teraz jest nasz czas. Bądźcie dzielni, żyjcie w zdrowiu i tyle wam, kochani, najlepszego od siebie życzę. Łukaszu, również tobie. Dbajcie o siebie. I dziękuję za uwagę. Ja również dzisiaj dziękuję za możliwość poznania tej twojej drugiej strony artystycznej, od strony historii, od strony twoich przemyśleń co do tego wszystkiego, co robisz, co tworzysz, jak do tego wszystkiego doszło, jak powstawało. No i wierzę, że jeszcze będzie możliwość spotkać się na niejednym takim wydarzeniu otwartym gdzieś wspólnie i przeczytać nasze prace, jakie napisaliśmy, bądź te, które dopiero się pojawią, bo to nie tylko przecież są prace, które nas w jakiś sposób tamują, czyli zakończają nasz rozwój, one są jakimś etapem, tak jak zauważyłaś, rozwoju, żeby na pewno pojawią się kolejne. Dziękuję ślicznie za twój udział, za twoją wspaniałą, przebogatą i pełną motywacji, inspiracji wypowiedź co do pytań, co do twoich uwag, co do twoich sposobów patrzenia na świat, na życie, porad i życzę wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, radości, uśmiechu, szczęścia i miłości jeszcze bardziej uzupełnionej, no bo chyba już się bardziej się nie da, ona jest spełniona w 100%, ale na pewno, ale żeby ona pozostawała i rozkwitała, żeby cały czas była właśnie taka na uśmiechu i radości. A to w jakiś sposób owocowało kolejnymi pracami, kolejnymi dziełami, kolejnymi twoimi pomysłami nad rozwojem, samorozwojem, no i też w jakiś sposób przyciągało i dawało radość, szczęście innym, którzy tego potrzebują. Dzisiaj dziękuję też wszystkim tym, którzy uczestniczyli w naszym spotkaniu w programie Świat Twoimi Oczami. No i oczywiście zapraszam do kolejnego odcinka na przyszłą niedzielę o godzinie 19, który będzie transmitowany na 5 kanałach, tak jak było to dzisiaj. Facebook, profil ogólny, Facebook, fanpage mój, Instagram, Twitter i portal YouTube. Więc zawsze będzie można tam zajrzeć, żeby zobaczyć powtórkę, ewentualnie komuś polecić. Zapraszam do polubień, obserwacji, udostępnienia, wciśnięcia dzwoneczków na tych profilach, żeby być na bieżąco z tymi powiadomieniami. No, troszkę takie musiałem wam przypomnieć o tych rzeczach, ale to jest ważne, jeżeli ktoś lubi takie tematy, spotykać się, dowiadywać czegoś nowego, inspirować, motywować i wiedzieć, gdzie może szukać wartościowych chociażby poezji, książek, czy muzyki, czy prac rękodzielniczych, czy filmów komediowych, które też mają bardzo dużo pozytywnych takich endorfin wzmacniających nas w tym czasie, to zapraszam do śledzenia kolejnych odcinków, czy oglądania poprzednich na tychże kanałach moich social media. Życzę miłego wieczoru i będziemy w kontakcie. Dziękuję Państwu, również życzę miłego wieczoru i dużo pozytywnej energii, takiej naładowanej właśnie do samorozwoju, do chęci działania i pozostawania w miejscu, no i czytania, przede wszystkim czytania, bo to nas, jak zauważyła tutaj dzisiaj mój gość, Aleksandra, powiedziała uskrzydla. Miłego wieczoru wszystkim, udanego weekendu, końcowego weekendu, prawda, bo to też, i udanego początku tygodnia, może w ten sposób. Tak, tutaj mamy powiadomienia, że dziękują osoby za wywiad, wieczór, za wywiad i ktoś napisał jeszcze, że bądźmy sobą. No właśnie, to jest to. Dziękujemy ślicznie, że byliście, zapraszamy na kolejne odcinki. Również dziękuję Państwu za cudowny wieczór i wszystkiego dobrego. Dziękujemy ślicznie, ja teraz się już będę rozłączał. Do widzenia.